Hej, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, zaczniemy dzisiaj od holu. Holu, bardziej zakupów, paczuchy. Mam przesyłkę z Calvin Klein'a. I czyli tak miniam, czy mogę wam pokazać, czy nie. A w życiu nie wpadłam na to wtedy, że przecież jak ja będę dawała Kamilowi ten prezent, to już będzie po fakcie. Że wiecie, to będzie w czwartek. On ma w czwartek imieniny, więc jak wy to będziecie oglądać, no to prawdopodobnie w tym samym czasie będę wracać ten prezent. Więc no stwierdziłam, po co mam to potem gdzieś doklejać, kombinować. Po prostu wam pokażę, co tutaj zamówiłam dla niego. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, Daszek, czapka z Daszkiem. I on zawsze mi mówił, że on nie lubi typowo czapek takich na lato, które wiecie, nie mają tej siateczki. Więc ja mu znalazłam taką, oczywiście go tam podpytywałam, co mu się podoba, która z tyłu ma właśnie taką fajną siateczkę, żeby głowa oddychała. No i właśnie z takim logo żółtym. Wytłoczenie ma takie tutaj pikowane, więc to jest taki daszek. Tu wiadomo, wszędzie mamy oznaczenia firmowe. Mam nadzieję, że się spodoba i będzie zadowolony. Druga rzecz, słuchajcie, to jest klapki. Normalnie przygotowania, słuchajcie, na lato są. już wam pokazuję. Muszę tak. Właśnie chciał sobie kupić jakieś klapki, tylko nie wiedział dokładnie co, jak, które. Ja go wyprzedziłam po prostu. Może powyciągam te wszystkie gąbeczki, które mi uciekają. I klapeczki męskie. Tu wiadomo, wszędzie mamy też logo. One są, wiecie co, pod tym względem fajne, że to nie jest typowo, że tu jest guma, tylko pod spodem mamy, nie wiem, czy mi tu aparat złapie. Tu jest, słuchajcie, materiał. O, właśnie. I to jest fajne, bo wiem, że większość ludzi ma tak, że właśnie klapki, japonki nas obcierają. I dlatego to jest pod tym względem mega, że to właśnie taki dodatkowy materiał. Jestem ciekawa, jak mu to będzie w użytkowaniu też służyło, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle raz, że pięknie to wygląda, a drugie to, że może to być właśnie bardzo funkcjonalne. Bo wiecie, piasek, nie piasek, zawsze gdzieś ten, mi się na przykład tutaj po tych tutaj zewnętrznych stronach zawsze obcierają nogi. Także to będzie taki fajny właśnie klapek. No, oczywiście wam wszystko podlinkuję. I tylko się zastanawiam, czy ja mu to dam przed kolacją, jak pójdziemy, bo zarezerwowałam nam stolik, czy na miejscu tam, ale chyba na miejscu tam, więc muszę to wszystko ładnie spakować. Mam torebkę, kiedyś jak sobie coś kupywałam, co ja brałam, też daszek? Nie, ja czapkę kupywałam, więc mam torebkę, ale mi nie zmieści się wszystko, więc tutaj będę musiała coś wykminić, ładnie spakować, ale to już żaden problem. Najważniejsze było to, żeby wam pokazać, żeby on tego nie widział. To jest po prostu już najważniejsza rzecz. No, także ja to zamawiałam z Zalando wszystko. Bo te klepki są mega. To by był zadowolony z prezentu. No, a ja, słuchajcie, lecę robić obiad. Bo jeszcze nic nie mam zrobionego, tamto wyszło, podlewała się przed chwilą kwiatki, monsterkę, którą widzicie z tyłu w tle, bo u nas się zrobiły w końcu ciepłe dni. Słoneczko grzało, nawet nie wiem ile pokazuje u nas stopni w Łodzi. Gdzie jest? 26, wow, a dopiero 26 tylko? A było do 28, no ale to i tak, bo tak to były temperatury do 20 stopni i to takie wiecznie deszczowe. No, także chowam to wszystko, bo za jakąś godzinę, półtorej będzie Kamil, żeby tego nie widział i ja uciekam do kuchni. Nie chcę mi się za bardzo robić tych mielonych, ale uciekam zrobić te mielone. W ogóle mamie w międzyczasie też zrobiłam, słuchajcie, no... Te, nie test, tylko, no w sensie test z krwi, bo jak wiecie, suplementujemy się z mamą, jeszcze muszę sobie zrobić i to jest wszystko taki gotowiec, który dostajecie z kopertą i to jak widzicie idzie do Oslo, do Norwegii, do laboratorium Vitas,
i mama teraz będzie czekała około 10-20 dni na swoje wyniki. Jestem ciekawa, co z tego będzie. Ja już widzę różnicę w ogóle w krwi, bo pierwszy raz pamiętam, jak pobieram od niej krew, to słuchajcie, prawie była pomarańczowa. Także o czymś to świadczyło, a teraz już widziałam, kolor właśnie był inny, więc może być lepiej, na pewno będzie lepiej, no bo zawsze jak staramy się, dbamy o swoje zdrowie, to i uzupełniamy różnymi właśnie suplementami czy innymi potrzebnymi nam do organizmu rzeczami, no to wiadomo, musi iść w dobrą stronę, a nie złą. Także tak, jeszcze ja będę musiała zrobić, nie wiem czy dzisiaj to zrobię i wysłać na pocztę. Nie wiem, czy dzisiaj podjadę, czy jutro, zobaczymy. Także słuchajcie, no zbieram to, żeby nie widział i pokażę Wam się w kuchni. W ogóle to piekę chleb, znaczy już upiekłam chleb, bo wczoraj wieczorem tak o godzinie 12 tak zgłodniałam, że zjadłam z 4 kanapki. No i praktycznie dzisiaj znowu piec chleb do pieczenia, także taki głód mnie dopada. To normalne, bo jestem, słuchajcie, przed miesiączką, więc no, także tak. No i witam Was w kuchni, tylko włączę światło. Robię te kotleciki, o których Wam mówiłam. Tutaj właśnie zmieliłam, bo miałam jako gulasz wołowe mięso, nie zauważyłam, więc po prostu musiałam je zmielić. Mucha, uciekaj. Tutaj mam chlebek namoczony w mleku i zaraz właśnie go też przemielę. Do tego potem dodam mięso wieprzowe, bo niestety nie miałam indyka. I tu potem do tego idzie, jak się tutaj podsmażą warzywka, do tego mięska i chlebka wymieszam razem z tymi warzywkami. Tutaj mamy cebulkę, paprykę, pieczarkę i marchewkę. I tutaj dodałam soli i to tak musi się, słuchajcie, po prostu do miękkości potem łatwo było wyrabiać masę zmielonego. Tutaj do tego dodałam przyprawy. Co to idzie? Pieprz, sól, papryka słodka. No zobaczymy, może coś Wam pokażę, jak będę dalej dodawać z przypraw, ale na razie muszę właśnie zmielić ten chlebek. A tu zobaczcie ten, który upiekłam, bo tylko zostało tyle. Jak dzisiaj zadam śniadanie i Kamil, to właśnie musiałam upiec niestety. Dobrze, świeży, nowy. No i słuchajcie, teraz Wam pokażę, do którego momentu smażyłam razem z Czesiem, tak? Czesiu, pokażemy im. Tak fajnie tutaj, słuchajcie, objętość się zmniejszyła, bo wszystkie warzywka zrobiły się mięciutkie. Ja jeszcze podsypałam to pieprzem i w tym momencie ściągam, żeby to ostygło, żeby móc potem, wiecie, no, razem to wszystko wymieszać. Tylko wezmę sobie deskę. Tak. Telefon może dalej, żeby nic się nie stało. I to niech sobie stygnie. A ja, słuchajcie, stawiam na ogień ziemniaczki i bób, bo ja Wam mówiłam, że ja będę robić kotlety pierwszy raz. Podlinkuję Wam ten przepis. Kotlety z bobu i ziemniaków, wegańskie. Także jestem mega ciekawa tego przepisu, jakie to będzie. A tutaj co? Mielone, które widzieliście, zmieliłam, dodałam wieprzowe, dodałam 2 jajka, natkę pietruszki i teraz przyprawy. Dodam paprykę wędzoną, paprykę ostrą, paprykę słodką, trzeba jeszcze dodać pieprzu i soli. Okej, na razie tylko, w sensie tyle, żeby potem ocenić, czy coś jeszcze. Tutaj wzięłam sobie, wycisnęłam czosnek, który też zaraz przycisnę. Ten jest dla mnie, do moich kotlecików. No i dodać trzeba będzie te warzywka. Razem to ulepić. Tu jeszcze zostawiłam, jakbym potrzebowała, żeby tak, wiecie, troszkę wilgotniejsze było, ale chyba nie, z chlebka mleka. I zostały mi, słuchajcie, pieczarki. Może coś z tych pieczarek wymyślę. O, właśnie się pralka odzywa. Się wyprało. Dobrze by było przykryć te ziemniaki. To będziesz ty. Idę rozwieść w takim razie pranie, a to niech się gotuje. No. Także tak to będzie się miało. Idę, bo mnie wzywa. Dobra, wyszło coś takiego. Wymieszałam wszystko, to co Wam powiedziałam. Tylko ewentualnie co jeszcze dodałam takich przypraw,
No to jeszcze sos sojowy, bo ja po prostu go kocham i uwielbiam dodawać do wszystkiego. No i wymieszałam, to mam już gotowe. Rewelacyjnie naprawdę to wygląda. Zaraz będę lepić kulki. A to jest, słuchajcie, moje mielone. I ono jest... Muszę chyba światło włączyć. I ono też jest przepyszne i naprawdę bardzo dobre w smaku. Ale obierać ten bób... Pół kilo, chyba tu 40 minut stami obierałam. I ja tak wzięłam się, że wiecie, zaczęłam go obierać, jak on był taki... Prawie przestudzony, ale było czuć to ciepło. I on wtedy za bardzo się rozwalał. I jak on jest naprawdę zimny, to wtedy się najlepiej obiera bób, bo prawie on wtedy już tak wyskakuje fajnie. Także no to jest naprawdę bardzo dobre. Też będę zaraz kręciła kulki namielone, ale no pracochłonne jest naprawdę. Ciekawa jestem, jak będzie to mi smakowało, bo jak coś, to następnym razem zrobię podwójną ilość. No bo wiecie, że ja lubię jeść. Dobra, i zaraz ziemniaki też obieram. A, i ugotuję Kamilowi do tego bób, bo jednak wziąłam pół kilo, a miałam kilogram. Więc Kamilowi z tego pół kilo ugotuję połowę. No i co, biorę ziemniaczki. Ja też będę mieć ziemniaczki, tylko ja sobie jeszcze zrobię, bo została mi sałata, to zrobię sobie sałatę ze śmietanką. Także biorę się dalej, ale no wykończyło mnie to po prostu, wykończyło. Jak dobrze wyjść z tej kuchni. Naprawdę, już mnie pięty bolą. Co za bób. Słuchajcie, byłam wyrzucić wiadereczko, no wiecie, takie obierki, różne rzeczy. I po pierwsze są malinki, niom, 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 wiecie, jakie dobre, słodziutkie. Tak, cudownie było, gdy ich samochodów znowu nie było. Ale są takie dobre. Najlepsze. Ty jeszcze chodź do mnie. A tutaj, zobaczcie, jest porzeczka. Niam, 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 niam. To jest dopiero realitas. Takie słodziutkie, soki są pyszne, z porzeczki. Pyszka. Niam. Ale cisza mogłaby być. Tak. Czy tu jest jedna porzeczka, czy druga? Tam jest czarna. Tu czarnej nie próbowałam. Dobra, ty jesteś? To jest taka mizerniejsza. Jest twarda. Albo się ona kończy. A też jest słodziutka. Ale jakaś taka twardą skórkę ma. No nie wiem. Ale malinki bomba. Tu winogrono rośnie. Bo przesadzaliśmy. Mama tu właśnie przesadziliśmy, mama przesadzała z opakami i tutaj posadzili i widzę, że odbija, bo taki smutny był. Także tak, ale to jest po prostu bomba. Można by mu na śniadanie coś dobrego zrobić. Patrz, jaki duży czosnek. Nie, to cebula, nie czosnek. Słonecznik, wielkolud jeden. A i wam pokażę, bo mama dzisiaj, słuchajcie, robiła na obiad kurczaka z cukinią. Tylko tu jest chyba dynia. Mama, jak to ogląda, to się ze mnie śmieje chyba. Na pewno. Tak, to jest dynia, czyli nie robię wstydu. A cukinia, tu jest fasola. Fasolka, miam. A gdzie jest cukinia, to nie. Czekajcie. Chyba mogę tu wejść. Chyba nikt nie nakrzyczy. To są ogórki. Ale lekcja. To jest cukinia. O. Wiecie, jakie malutkie, fajne? Okay. Mama taką jedną dużą zerwała. Nie wiem, czy gdzieś tu jeszcze jakaś jest taka olbrzymia. Nie widzę. I taką normalnie, taką wiecie, dorodną, dużą cukinię. No nie widzę. Że tak. Ale tu widać, że to jest dynia. Bo po tym. Tu. Widzicie? Za tymi chwastkami.
Chyba, że to taka... Nie wiem, nie znam się. Nie znam się, słuchajcie. Przejdę tędy. Przejdę. Dobra, ja czekam dalej cały czas za Kamilem, bo jego cały czas nie ma. Ja się, słuchajcie, martwiłam, że z tym Bobem mi tyle zejdzie, że Kamil będzie musiał za mną trzy czekać. Na szczęście wyrobiłam się, więc jest dobrze. Że fajnie. Fajnie to by było, jakby tych samochodów nie posłać. Dobra. W takim razie... O, jeszcze wam pokażę moją tą, jak przesadzałam, miętę. Zobaczcie. O, mama pościnała. A, bo mięta jest tutaj. Na tym ruszcie, co zrobili chłopaki. Smażyliśmy kiełbaski, szaszłyki, różne takie warzywka. To zostało położone i mama na to wyłożyła miętę suszy. Także elegancko. A kto nie wie, to wiecie, że ja robiłam to ognisko? No, z tych kamieni wykładałam, kopałam i zakopywałam te cegły tak samo, więc pięknie. Ja tu lubię takie rzeczy. A tu właśnie ta mięta, tak tutaj przy brzegach, no w miszmasz rosła. I ja ją pod samą przesadziłam chałupkę, żeby tutaj właśnie rosła sobie, co ty jesteś? Begonia. Begonia, żeby rosła. No, dobra, idę. Idę, czekam za tym moim chłopem. Zobaczcie, jakie ładne wyszły moje i Kamila. I teraz bułkę i smażymy. Tylko tę bułkę. Będzie mi tu przeszkadzał. Chcecie się dowiedzieć, jaka ze mnie kuchara? O taka. To na dowód tego, jak wszystko zawsze wygląda zajebiście. Moje, słuchajcie, totalnie się rozwaliłem. A co mnie w ogóle dziwi, po czym się wyrzucę, bo to jest w ogóle obrzydliwe już. A farsz był w ogóle w smaku lepszy niż kubskiego. Z tym mięsem, na serio. Nawet moja mama powiedziała to. I był nawet bardziej gęsty. A to jest bardziej, jakby wiecie, trochę wodniste, o. A to było suche. I to się nie rozwaliło. Nie wiem, czy by nie lepiej było, jeśli już się z tym nie będę bawiła, zająć się poprawię za 2 godziny kanapką. Trudno się najeść ziemniakiem i sałatą tylko. Następny raz po prostu wezmę to do piekarnika. I nie będę się bawiła w oleju i chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Także tego. Szkoda, że nie mam nawet tych rybnych kotlecików, także chociaż rybne kotleciki mi załatwiły tą sprawę. Masakra! Także macie na dół tego, jako jest ze mnie taka kuchara. Przechodzę na dietę. Coś bardziej bujnego niż wegańskie. Nie no, to są, słuchajcie, jaja, żenada. Ale macie prawdziwą mnie w każdym, słuchajcie, obrazku, nie tylko tym idealnym, bo słuchajcie, ja nie umiem gotować jak Gesslerowa, to już to zawsze jest z mojej głowy. Był to nowy przepis, o którym po prostu nie miałam pojęcia, że to jest taki, jak to się młody mówi, fail? Normalnie fail nad failami. Masakra! No. A to jest, słuchajcie, obiadek taki, jak powinien być kubskiego. Młody też się poczęstował kotlecikami, z nami je, także się najem. Także tak, pojadłam. Czesiek liczy na coś, że coś wpadnie. Niestety Czesiek tutaj w ogóle da, to szkoda było w ogóle patrzeć. Jak to mówią, nawet szkoda prądu było. Nie wspomnę o moich piętach, jak nie bolą. W ogóle to jest tak mega niekorzystne światło do nagrywania, że wyglądam, jakby mnie normalnie zbili, siniak na siniaku. Masz takie niedobre? Nie, chłopaki mówią, że w przeciwieństwie do mojego nieudacznika, to że ich kotlety są bardzo dobre. Pyszne bym powiedział. Także chociaż tyle. No ale tamto kad było sprawdzone, bo takie kotlety to już robiłam nieraz z jakimiś tam dodatkami.
Ale tego wynalazku to jeszcze nie robił. No, tak widzicie, tak właśnie sytuacja obecnie się ma. Nie powiedziałam, jak byłyby chipsy w szafce, to by lekko weszło. Albo dobrze, że chleb upiekłam, to za 2 godziny przyjdę, zjem, tak jak wczoraj. Nie no, ja to lubię, gdzieś wy o tym wiecie, ja to takimi czymś takim sałatą z wegańską śmietaną i ziemniakiem, to mnie to nie pocieszy. Tak, Czesiu. Czesiu, tu naprawdę, ja wiem, że ci tymi kotletami pachnie, ale tu nic na nic nie liczy. Przyszłam z wami się pożegnać, bo zostało tylko posprzątanie. Wstawię jeszcze pewnie dzisiaj jedną zmywarkę, bo jest cały zlew. Czesiu, proszę cię, daj spokój. I co? I nic się twórczego nie będzie działo. Trzeba zmyć makijaż. Wy samoopalo... Powiedzmy to po ludzku. Trzeba się wysmarować samoopalaczem. No i tak, słuchajcie. Końcówka trochę gorsza. A ja taka jestem, że ja wiecie, dla mnie jedzenie to w ogóle priorytet, bo ja lubię jeść, ja lubię dużo jeść. I jakby, jak dla mnie nie ma jedzenia, to właśnie jest taka faza jak teraz, nie? Że takie wkurw na maksa. Jeszcze jak sobie pomyślę, że stałam przy tym 4 godziny prawie. Coś czuję, że więcej tego nie zrobię przepisu. Po prostu do tamtego, tak jak mówię, wrzucę jutrzejsze, znaczy jutro wrzucę je do piekarnika. Czesiu, ty chyba na siłę chcesz na obiektyw wejść. No i co chcesz im powiedzieć? Na stole są tylko jeden ziemniak przepołowiony na 3. Także tak, jutro na pewno, a nie, nie, jutro muszę wyjść, bo to się wszystko popsuje. Także jutro na pewno będę robiła i wam dam znać. Co to za kaszel? Coś mi wpadło, źle, nie w tą dziurkę. Oj, Czesiu, też cię kocham. No ale przynajmniej wiecie, nie, bo mówię tak do Kamila, weź to Kamil wynieś. A tak nagle, nie, to trzeba pokazać do kamery. A Kamil mówi, nie, nie pokazuj, jak nie pokazuj. Ktoś zrobi z was, a potem powie, ty, Gilarska, ściemy niezłą lecisz z tymi kotletami. No, także jutro coś pokombinuję z nimi. Bo generalnie mówię wam, farsz to jest w ogóle o niebo lepszy niż właśnie z tym mięsem. A co, jutro już musisz zjeść, potem się popsujemy, co? No tak samo jak mięso, ile ty byś chciał, żeby dostało w lodówce. I to dlatego chcesz je usmażyć? No. A potem będziesz co? Odgrzewał. No. Także tak, dobra, słuchajcie, nie przymulam. Humor się polepszy, jak się może coś dobrego jeszcze zje. Trzymajcie się. I dziękuję za dzisiejszy dzień spędzony ze mną, także do następnego, czyli do jutra. Hej! Gruźliki atakują. Czechu, ty też idziesz spać?